nogę i już. Jeszcze kogo? Ja nie, dziękuję już. Nic, że ja pokażę, to usypia mnie. Tak? No. Mnie nie stawia w ogóle na nogi, Karol. Zaraz mi się, nie, zaraz w śpiące pokażę jestem. Rano wypiję kawę, to mnie roztelepię, nie? Po południu to mnie usypia. Wypijam kawę, ja mówię i spać. Wypijam 4 dziennie, 5 dziennie piłem i nic nie było. A czasami był taki dzień, że byłem roztelepany tak, że jakbym miał, nie wiem, telirkę jakąś czy coś. Czytaj się drzew! O nim nie pamięta. Chodź, małpeczko. Ciesz się, bo ci twoje miejsce zajął. Zamkną cię na balkonie. Tak. Opierdź go i to porządnie. Tak. Wiesz, jak on się bezczelnie robi? No, kanapki to bzenki by wyrwał. A jeżeli wczoraj rano wychodziłem po brzankę o 7:00, czy przed 7:00, ale im jedzenia nie dałem, mięska. Wiesz, jak zaczął mnie opieprzać? Co? No, że wychodzę, a im mięska nie dałem. Wow. Tak, on bardzo pamięta o tym. Że Brzanka przy okazji taka glonojada poje, to nie przeszkadza. Ja nie sądzę, żeby mu tak krzywdę. Jakby. Też różnie opowiadają. Ostatnio słyszałem, że dwie sumasza. Nie wiem, ale... Nie wiem, kto to polecił, ale... Był facet, akordeon u Hawaja. Hawaja nie było. Bo chyba jest na Europie. Była tylko Monika. Mówił, że ktoś mu przyniósł dwie brzanki. Mu powiedzieli w tym sklepie, że sumatry to są łagodne rybki. Ja nie wiem, no. Łagodne są, ale w większej grupie. Dlatego tutaj mam głównie brzanki. I właśnie opowiadał, że mu brzanki zżarły glonojada.